witajcie. Po raz kolejny nad wodą. Trochę mnie nie było, ale to było spowodowane tym, że miałem za dużo pracy, nie było czasu jeździć na ryby. Dzisiaj mamy jesienny feeder, mamy prawie połowę października. Jestem na zupełnie nowej miejscówce dla mnie. Nigdy wcześniej tutaj nie wędkowałem. Nie ma tutaj bezpośredniego dojazdu autem, trzeba kilkaset metrów wieźć swój sprzęt na miejsce. Myślę, że tutaj głównie jeżdżą rowerzyści, mało jest tutaj wędkarzy, dlatego miejsce jest powiedzmy dzikie. Założę się, że tutaj zbyt dużo wędkarzy nie przebywa, co najwyżej z łódki tutaj przypływają, więc tak, zobaczymy, czy jeszcze w październiku da radę na moim jeziorze złapać jeszcze jakieś ryby. Jeżeli się uda, to pokażę. Plan jest taki, że jeden kijek będzie stosunkowo blisko, a drugi mam wzięty kijek typowo do dystansu i będę rzucał daleko na środek wody po prawej stronie, licząc na to, że może jednak na tej głębszej wodzie coś dzisiaj da radę się złapać. A tymczasem zobaczcie jaka jest tutaj okolica, pokażę wam kilka ujęć. Mam nadzieję, że się miejscówka będzie wam podobać. Mam nadzieję, że wrócę tutaj jeszcze kiedyś, o ile coś złapię dzisiaj, aczkolwiek październik to jest już uważam słaba pora na testowanie nowych miejscówek. No ale mam nadzieję, że te 4 godziny, które mam przeznaczone na wędkowanie, coś pokażą i będę wiedział, czy w przyszłym roku na przykład przyjeżdżać tutaj ponownie, czy też dać sobie spokój. W międzyczasie zobaczycie kilka urywek z zawodów, które ostatnio odbyły się na zbiorniku Malankowo. Udało się tam zająć 6. miejsce. Woda trudna. Takie podsumowanie może. Łowienie było bardzo trudne. Niby zbiornik prywatny, zarybiany, a prawda jest taka, że był podzielony na 2 sektory. Na jednym było płytko stosunkowo, około metra. Na drugim było troszeczkę głębiej i już było widać, że ta woda jest chłodniejsza i ryba uciekła na te głębsze części zbiornika. To było świetnie widać po wynikach. Osoby, które wędkowały na głębszej części zbiornika, łapały w granicach 4 kg. Ja znowu byłem na sektorze, gdzie było płyciej i tam wyniki były w okolicach kilograma. Kilogram, troszeczkę więcej. Także już wiadomo, że ta ryba idzie na głębokie. Łapanie było ciężkie, trudne. Ryba była niewspółpracująca, bynajmniej u mnie. Miałem problem, musiałem ją kusić, tak to nazwę, pracować samą przynętą, niekoniecznie zanętą, samą przynętą, pracować po dnie zbiornika, żeby zachęcić tą rybę do zaatakowania w moją przynętę, ale 6. wynik udało się wykręcić. Myślę, że dobra lekcja na przyszłość do wyciągnięcia wniosków. A tymczasem miłego dnia. Cześć, witajcie. Dzisiaj w samochodzie jestem właśnie w trasie na zawody wędkarskie. Zawody odbywać się będą na prywatnym zbiorniku w Malankowie. Będzie nas 29 osób. Jadę zobaczyć, co się będzie działo, bardziej spotkać się z chłopakami. Kilka osób już znam z tej listy. Fajnie jest mimo wszystko tak na zakończenie sezonu, bo już mamy październik, dla mnie to już jest końcówka sezonu. Jeszcze jeden start tylko w tym roku i kończę sezon. Może jeszcze pojadę na rzekę, ale to jeszcze się okaże. Głównie zakładam, że będę odławiał karpie. Myślę, że jestem dobrze do tego przygotowany. Do tego mam topionego białego robaka. Mam dużo gnojaka, którego mam zamiar wrzucać do zanęty. Plan jest taki, żeby dzisiaj skupić się głównie na czystej zanęcie, bez ziemi. Z
tym robactwem to muszę uważać, bo na zbiorniku występuje duża populacja okonia, co może stać się w pewnym momencie problemem i może nie dać. Może nie dać szansy na łapanie tych karasków małych. Zobaczymy, czy da radę jakiegoś może karpika złapać na klasyka. Fajnie by było takiego bonusa złapać, na pewno by dobrze ustawiło w sektorze. Bo na zawodach zawody będą dzieliły się na dwa sektory. Jeden sektor jest na takim głębszym, jak gdyby w głębszej części zbiornika, a drugi jest tutaj krótszej. Byłem tam raz tylko na tym zbiorniku, sobie zrobić taki rekonesans, gdzie jest w ogóle zbiornik, jak on wygląda, jak jest dojazdem. Szału wtedy nie było. Dzisiaj, nie wiem, no mam obawy. Już woda się zaczyna robić chłodna, noce już są chłodne. No w tej chwili mamy 8 stopni, jest godzina 7 rano. W nocy była temperatura zbliżona. No, karasek już o tej porze teoretycznie powinien powoli słabnąć w swoim żerowaniu. Aczkolwiek nie jest to powiedziane, że dzisiaj nic nie złapie. Tak więc na chwilę tyle słowem wstępu. Widzimy się już za parę chwil. I tak oto moje stanowisko. Stanowisko numer 17. Zobaczymy, co tutaj dzisiaj. Na stanowisku już jestem. Zanim rozłożę sobie całe stanowisko, będzie fajna rywalizacja między nami. Będzie sympatycznie, że mi się czas spędzało. Przetrę teraz przez sito, by dobrze zanęta się nawilżyła i będę rozkładał sprzęt. Witajcie ponownie. Zawody już się zaczęły, jesteśmy już po wstępnym męceniu. Zestawy od minuty są w wodzie. Zobaczymy, co się będzie działo. Startuję z długim przyponem metrowym. Na razie krótka linia. Z początku czekam do 10 minut. Po 5 minutach przesunę o metr zestaw po dnie. No to zaczynamy wędkowanie. Najpierw do wody pójdzie bliska linia.
bliskiej linii pojawiły się pierwsze wskazania, także jest dobry oznak, że może coś się da radę złapać. Przynęta została obskubana, więc nie dziwota, że już więcej na to złapać nie szło. Przestało wiać i nagle ryby odpłynęły. W tej chwili zmieniłem koszyk na troszeczkę większy, tak żebym jeszcze mógł robactwa wydawać. No i na razie cisza, pojedyncze sztuki jakieś się trafiają, ale brania zamilkły.
I tak oto moje dzisiejsze wędkowanie dobiega końca. Nic większego się nie udało złapać, ale łatka współpracowała częściowo. Wędkowanie było takie bardziej na zasadzie treningu na szybkość zacięć. Łatka brała bardzo agresywnie, wskazania były gwałtowne. Taki dobry trening przed zawodami, żeby sobie popracować troszeczkę nad refleksem, nad zacięciem. A co udało mi się złapać, to już za chwilę zobaczycie. Połów dnia dzisiejszego, troszeczkę płotek i taki oto ładny garbusek. Ryby wracają do wody. I do zobaczenia następnym razem.